Witajcie na kanale Gotujemy. Dzisiaj będzie przepis na pyszne pierniczki. To przepis niezwykły, będę pierwszy raz go wykorzystywała, ponieważ dostałam go od mojej byłej uczennicy, a teraz Wicki. Ola, pozdrawiam Cię serdecznie i Twoją całą rodzinkę. Co do tego potrzebujemy? Uwaga, już mówię. W rondelku już mam roztopione pół kostki margaryny. Do tego dodamy 125 g cukru. Dodamy łyżeczkę kakao gorzkiego, 125 g miodu, ja mam miód gryczany. Dodamy także łyżkę dużą stołową smalcu, to jest smalec swojski akurat. Do tego będzie łyżeczka sody potrzebna, przyprawa do piernika, no i pół kilograma mąki. W przepisie wykorzystamy też dwa mniejsze jajka i w tym przepisie też wykorzystam łyżeczkę spirytusu. Oczywiście mnóstwo ozdób i dekoracji, ale to już wiecie, jak upieczemy pierniczki. To co, bierzemy się do pracy? Do roztopionej margaryny dodajemy przyprawy, czyli przyprawę korzenną i kakao. Dalej cukier. I na koniec miód. Ja mam akurat miód gryczany. To może być równie dobrze miód wielokwiatowy. Teraz wszystko ładnie mieszamy i czekamy, aż składniki się połączą. I teraz dodamy do tego wszystkiego łyżkę smalcu. Oczywiście całość pozostawimy do wystudzenia, żeby połączyć ją z resztą składników. No i kiedy moja masa mi się studzi, ja przygotowałam sobie jeszcze łyżeczkę sody rozpuszczoną w łyżeczce wody, tak żeby ładnie się te składniki też połączyły, rozpuściły. No i za chwilę będę już łączyć wszystko. Oczywiście ciasto wyrobimy. Mąkę przesypujemy do miski. Ale śnieżek. Do tego dodamy sobie dwa jajka. Oczywiście bez skorupki, chociaż czasami się zdarzy, więc bezpiecznie jest czasami jajeczko wybić sobie do osobnej miski i wtedy z miski to wlać, ale ja ryzykuję i jak widzę nie ma skorupki. Przygotowaną pięknie pachnącą masę wlewamy do składników. Wow, ale pęcie. No i na koniec jeszcze łyżeczka spirytusu i nasza soda rozpuszczona w łyżeczce wody. Wszystko dodane. Pomyślmy, czy wszystko mamy. Chyba wszystko. Czas na wyrobienie ciasta. Dobrze. Debiut mojego sprzętu. Zaczniemy. Chyba będą z tego fajne pierniczki, co? Jak pachnie. Pachnie smalcem i przyprawami. Ciasto już prawie wyrobione. Za chwilę będziemy wałkować. Pięknie pachnie. Mój operator też to przyzna. Już przyznał. Dobrze. No i myślę, że wyłożymy sobie teraz na moją matę i resztę wyrobimy ręcznie. Blacha gotowa. Ciasto gotowe. To nic, tylko brać się za wałkowanie i za pomocą foremek wykrawać pierniczki. Ciekawe, czego więcej użyję. Czy więcej będzie choinek w tym roku, gwiazdeczek? Mam jeszcze serduszko, takich kilka mniejszych sobie przygotowałam, żeby wykorzystać, wiecie, takie końcóweczki ciasta. No to bierzemy się do pracy. No myślę, że podzielę ciasto na trzy. Będzie mi łatwiej wałkować. No i bierzemy się do pracy. Jeżeli będzie potrzebna mąka do podsypania, zobaczymy. Ale ten wałek daje. Od razu ciasto. Chyba jednak, chociaż na razie bez mąki. No i sobie troszeczkę bardziej rozwałkujemy. Nie chcę, żeby były te pierniczki aż takie cieniutkie. Zawsze miałam taki wałek drewniany i trochę musiałam docisnąć, a tutaj się okazuje, że no dobra, kończymy. Dobra, bierzemy się za pierniczki. No to od czego zaczniemy? Może od tych dużych? Będzie choinka, będzie gwiazdeczka, domek, bałwanek musi być. Dobra, jakoś to sobie tak poukładam, cukierek. No i zmieści się nawet jakiś renifer. No to jedziemy. Dobrze, pierniczki gotowe. Teraz tylko je przełożę na blaszkę,
A, muszę jeszcze przecież rozgrzać piekarnik. Ciekawe, ile mi wyjdzie z tego ciasta, z tego przepisu. Oczywiście wszystko zależy też od tego, jak dużych foremek użyjecie. Ja akurat użyłam średniej wielkości, to znaczy trochę większych. Piekarnik nagrzany, no to nasze pierniczki wędrują na 10 minut. To do zobaczenia za 10 minut. A my wracamy, bo jeszcze trochę ciasta mi zostało. Także kolejne pierniczki wykroimy. W tym czasie zrobią się tamte. Reniferka, chcesz marek? Nie zmieści się. To wiem! Zrobię dla ciebie serduszko. Proszę. Ostatnia tura moich pierniczków w tym roku. Oczywiście nie ostatnia. Myślę, że jeszcze coś powstanie, bo to pierwsze wypieki pewnie znikną. Poczęstujemy tych i owych. No, ale fajnie. Bardzo fajnie się robi. Jeszcze 3 minuty i za chwilę wyciągam pierwszą porcję. Pierniczki gotowe. Ale pachnie. Popatrzcie, jak ładnie wyrosły. Teraz muszą wystygnąć i możemy się zabierać za dekorowanie. A ja tymczasem włożę sobie drugą porcję i zrobimy to w ten sposób. Tak. I znowu na 10 minut druga porcja. Na 180 stopni. Gotowe. Pierniczki gotowe. Jedna partia, druga, trzecia w piekarniku. No i co? Możemy przystąpić do dekorowania. Oczywiście myślę, że większość pierniczków i tak będzie dekorowała Michasia. Zostawię jej tę przyjemność. A ja tylko kilka. Ja wam powiem, z procesu pieczenia pierniczków to chyba najbardziej zabawne jest dekorowanie. Myślę, że najbardziej dla najmłodszych domowników. I wiecie, jak ja robię? Proszę. I to jest mój pierniczek pierwszy. Podoba się wam? Jingle bells ringing in my ear. Jingle bell, a sound that's oh so dear. Frosty the snowman is all around town. Serduszko dla Marka. Dobra. Dobra, może być. Ja idę na łatwiznę. Pięknie pachną, a Marek aż kawałek talerzyka mi zjadł. Raz, dwa. Tak ci smakowało? Piękne pierniczki wyszły. Możecie śmiało z tego przepisu skorzystać. Oczywiście część do dekoracji odłożyłam dla Michasi, ale myślę, że chyba jeszcze upieczemy kilkanaście pierniczków. Także życzę wam smacznego. Pachną wspaniale, a smakują wyśmienicie. No to słuchajcie, przyszedł czas na degustację. Zaczynam od pierniczka, muszę się tak pokazać, no bo wiecie, ktoś musi to ocenić. Ale wziąłeś bez dekoracji samo ciasto, no. Dobre. To jest marka, dajcie W ogóle nie są słodkie takie. No bo wiesz, ta dekoracja też jest słodka, nie? I czuję ten smalec. Czujesz? Jak jest, słuchajcie, smalec jakimś cieściem, to jest zupełnie inny smak. Ty chyba do babki wielkanocnej dodajesz, o ile się nie mylę. Ale tam w ogóle nie czuć. Ale bardzo dobre. A teraz, słuchajcie, przecież czas na pierniczka z dekoracją, bo wiecie... O, to ty na bogato testujesz, ja widzę. Bo taki bez dekoracji jest... Nie, serduszko było dla mnie. To uwaga. Już będzie słodsze, bo sama dekoracja, nie? Ale nie za słodkie. Bardzo dobre. Inne zupełnie, tylko szczerze, to ja bym dodał dużo więcej przyprawy korzennej, bo ja uwielbiam jak tak aż... Aha, czyli troszeczkę za mało może dla ciebie. Dla mnie za mało, ale dobre. Dobrze, no to już mamy opinię Marka. Słuchajcie, jeszcze co do tego, to nieprawda, że ja obżarłem talerze, tylko to Marzena obżarła ten talerz.
No, 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 zawsze tylko moja wina. Dobra, no to jeżeli ci smakują, to fajnie, a ja zabieram się za pakowanie. Myślałem, że za sprzątanie. Za sprzątanie? Nie, już wszystko wysprzątane. W zasadzie, kto by nie chciał mieć takiej ekipy? Sprzątającej. To na dzisiaj to już tyle. Koniecznie dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, piszcie w komentarzach swoje własne spostrzeżenia na temat przepisów, a może wy macie jakieś fajne. Też skorzystam. No to na razie, pa!